Miasty projekt zarządu w sprawie listy zadań, znaczy w sprawie korekty uchwały, jak w tekście, w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie tworzenia i utrzymania zieleńców wraz z nową architekturą oraz tworzenia modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich na 2013 rok. Tutaj chciałabym zarząd po rozmowie z panią Zikitu postanowił przygotować projekt, żeby do zadań Komisji Ochrony Środowiska w punkcie, gdzie są remonty chodników przy Zieleńcach, dodać kolejny punkt, ostatni remont alei w parku przy Sądach na ulicy przy Rondzie, a za dofinansowanie, ponieważ to zadanie już jest uwzględnione w innej puli zadań i brakuje tak jakby zadań priorytetowych i brakuje tak jakby pieniędzy, żeby można było zrobić chociaż połowę całej tej inwestycji, tak jakby. Tak. To znaczy ja może powiem, jak wygląda. Czy jeżeli zostaną, okaże się pewnie przy jakichś wycenach, to jak zostaną realizowane zadania z Komisji Ochrony Środowiska, te najpierw te, które zostały wskazane, chodniki tam do wyremontowania. Jeżeli zostaną pieniądze, tutaj nawet ponad 10 tysięcy, to dofinansowanie do tych alei przy sądach, to też już będzie bardzo dobrze. Już powiem, jak to wygląda. Remont alejek przy sądach został podzielony generalnie na dwa etapy. Powiem kosztorys. Alejka na prostą od powstania warszawskiego do pierwszej przecznicy. Koszt 82 409 asfaltowe, a z kostki 69 211. A drugie, to, czyli drugi odcinek alejki, to jest za 67 500 powiedzmy, za asfaltowe lub 56,5 tysiąca za kostkę, że kostka jest taniej. I też jakby co trzeba będzie zadecydować, czy będziemy chcieli tam kostkę, czy asfalt, bo z tego co wynika, to kostka jest taniej. My mamy zadań priorytetowych na tą alejkę przeznaczone 40 500, to co kiedyś ustalaliśmy tą kwotę. No to żeby zrobić chociaż w tym drugim odcinku, na przykład z kostki. Tej główne alejki i po prostu jedna z tych alejek będzie w połowie. No to brakuje nam na przykład 16 tysięcy, żeby zrobić jeden odcinek. Proszę bardzo, czy to zostało skonsultowane z panią Małgosią, dlatego ponieważ z komisji zostało. Można wiem, że myśmy robili ranking zadań i tych pieniążków mamy bardzo w zasadzie nie mamy. Tak, ale to z tych pieniędzy, jeżeli tak. Nie, to nie z rezygnacji, tylko dopisać, że w razie gdyby na Komisję Ochrony Środowiska zostały tam pieniądze, to żeby od razu to było dofinansowanie, bo to jest tylko możliwość z Komisji Ochrony Środowiska tutaj. A ja nie dostrzegam też. Nie. To ja już tak rozmawiałam z panią Turek, żeby, bo szkoda. Bo tak to byśmy nie mogli, musielibyśmy to 40 500 przeznaczyć na coś innego po prostu. Albo dofinansować, albo to 40 500 i zrezygnować z zadania i dać na coś innego. A pani Małgosia, to ona chyba już miała wcześniej tak ode mnie ten harmonogram, więc też dziwię się, że nie kombinowała, gdzie by można ewentualnie dodać, żeby można było to dofinansować. Bo ja nie to bym chyba było zrezygnować. Ale dla mnie to jest jakiś kosmos. No, z tego co tutaj się mówi, że to jest połowa, czy to jest ta alejka od powstania do tej głównej krzyżówki, to jest 15 metrów i ma to kosztować 80 tysięcy. Tak, teraz drugi odcinek to jest od głównego wyjścia z sądu do Alei Powstania Warszawskiego. Bo tak jak to od Ronda Mogilskiego, to jest chyba ten dłuższy. Bo to jest pierwszy odcinek i on jest droższy, bo z kostki wykosztował 69 tysięcy, a z asfaltu 82 tysiące. No to przez to, że jest szeroki na 5 metrów. A
sprawie to się nie robi, tak. A jakbyśmy dali... A jakbyśmy dołożyli, chociaż jakby tam zostało coś Komisja Ochrony Środowiska po realizacji tamtych zadań, to przynajmniej by nam doszło... No nie, no to byśmy zrobili drugi odcinek chociaż cały. Jakbyśmy na przykład uzbierali 56 tysięcy, to byśmy musieli... Mi się wydaje, że dobrze byłoby to zrobić asfaltu, a nie dlaczego, ponieważ no... To jest sfer, na którym ci nadali, skoro dzieci jeżdżą na rolkach, jeżdżą na hulajnogach i jeżdżenie po Polsce jest to bardzo niewygodne na rolkach czy na hulajnogach. Także asfalt jest idealny do tego materiału. No właśnie, to byłby lepszy tylko z tego, co ja otaczam, jeszcze trzeba przejść to wszystko naokoło. No to jak się idzie od Ronda Mogilskiego, to chyba są kostki, dopiero później się robią faktycznie, jest ten asfalt, który jest niby do wymiany. A wszędzie chyba dookoła są te kostki. Więc jakby się zrobiło to w kostce, muszę by elegancko wszystko było w kostce. Ale rzeczywiście tam ludzie jeżdżą na rowerze. Ale może faktycznie asfalt byłby lepszy. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?